Dzisiaj znajdujemy się w Galerii Mazurskiej, jest to centrum shoppingu w Ostródzie i będziemy się pytać Was o to, czy jest drogo, czy coś potaniało, czy zauważyliście jakieś różnice w ostatnich dniach. Idziemy spytać, czy zauważyła Pani podwyżki cen w ostatnich czasach? Zauważyłam. Co najbardziej podrożało? No nie wiem, co najbardziej, ale tak wszystko po kolei, po troszku, nie? Także w portfelu na pewno jest mniej, jak się ogólnie robi zakupy. A te obniżki VAT, które tam się pojawiły w ostatnim czasie, takie żółte karteczki, zauważyła je Pani? Nie. Są, ale rzadkość. Co Pani zrobi? No ale takie żółte karteczki gdzieniegdzie wiszą, że VAT obniżony. Co najbardziej podrożało? Żywność. Odzież też. No praktycznie wszystko. Jest drożej. Nie powiem, że drogo, tylko drożej. Da Pani spokój. Jest. No to przecież normalne. Pewno drożały, to jest normalne. To jest normalne, bardzo drogo. A ja nie patrzę, bo ja przyjdę, to kupię. O, Pani patrzy. To jest cała torba z leków. O. 400 ileś złotych zapłaciłam. A idę jeszcze cokolwiek, kupię do chleba i to wszystko. Czy coś podrożało? Proszę Panią, nie coś, a wszystko. I ceny tak, nie wiem, z kosmosu chyba wzięte. Także to, co nam dali, to 3 razy tyle zabiorą. Panu jest wszystko droższe. No, jak to? No jest jedzą drożej. Jest trochę drożej wszędzie, nie? No jest drożej, nie? A co podrożało najbardziej? No takie tam, no nie wiem, różne rzeczy, no ale droższe, nie? To tam tak człowiek nie zwraca uwagi, no już jak musi kupić, to kupi, nie? No drożej. Dużo? No, zależy co. A co jest droższe? No dokładnie to nie, bo i leki są drogie. Wszystko drożeje i to nieprawda, że jest też 0%, bo to jest bajer, ciemnianie ludziom oczy, mydlenie, nic to nie jest prawda.